dzisiejszego konkursu. Anders Bardal dopiero na 24. miejscu po pierwszej serii ex aequo z Łukaszem Chlawą. Anders Bardal, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Soczi z normalnej skoczni. Był to jego pierwszy indywidualny medal Igrzysk Olimpijskich, aktualny mistrz świata z normalnego obiektu. Teraz bardzo wysoko nad ze skokiem. No i to jest taki daleki skok, jakiego oczekiwali od niego kibice w pierwszej serii. Ta mina Aleksandra Sztekla mogła mówić, a nie można tak było w pierwszej serii. 133,5 metra, tylko 2 metry bliżej od rekordu skoczni Andreasa Witthölzla. W 2006 roku Andreas Witthölz skoczył 135,5. 15 punktów odjętych za wiatr, no więc mocny był ten podmuch. On podczas pierwszego skoku tak miał 0,7 metra na sekundę, mało odjętych punktów. No i wtedy ta odległość była słabiutka, teraz jest znakomita. 133.